Trzech Polaków zginęło w zamachu w Tunezji. Informuje MSZ, 10 zostało rannych. 8 z nich jeszcze dziś wróci do Polski. To jest ten tragiczny bilans zamachu, do którego przyznało się Państwo Islamskie. Na wschodzie Putin pręży muskuły, a od południa nadciąga widmo islamskiego terroryzmu. Skupiliśmy się na zagrożeniach związanych z ukraińskim konfliktem. Tymczasem przedwczoraj, patrząc na zamach w Tunezji, chyba pierwszy raz tak boleśnie my Polacy doświadczyliśmy tego, że islamscy fanatycy są groźni również dla nas. Czy państwo islamskie jest realnym zagrożeniem dla Polski? No to pytanie kierujemy do państwa, do naszych widzów. Odpowiedzi drogą SMS-ową prosimy do nas przesyłać. SMS o treści tak lub nie. Proszę wysłać na numer 7120. No właśnie, czy zagrożenie jest realne? Może ze źródła najpierw. To chyba ostatnią osobą, która powinna odpowiadać na to pytanie. Ja poznaję świat muzułmański z perspektywy ulicy, no, podróżując i realizując reportaże i fotoreportaże. Ale poznajesz go najbliżej, jesteś tam. Wiesz co, gdyby miał porównać ten świat w mediach przedstawiany, zwłaszcza w tych zachodnich mediach, z tym, co się dzieje na ulicy, to są dwie zupełnie różne rzeczywistości. W telewizji mamy wrażenie, że jest jakiś znak równości między muzułmaninem i terrorystą, albo muzułmaninem i fundamentalistą. I to jest całkowite pomylenie pojęć. Jeśli pojedziesz do Libanu, teraz do Syrii już nie, ale wcześniej, powiedzmy, przed czasem ISIS, do Jordanii, do Arabii Saudyjskiej, do Turcji, do Maroka, do Algierii, ci ludzie się czują ofiarami terroryzmu, a nie współwinnymi tych zdarzeń. Ostatnio robiłem w październiku duży materiał w Pakistanie, z miejsca, które w naszych telewizjach jest określane jako najbardziej niebezpieczne w tym rejonie świata, czyli z pogranicza afgańsko-pakistańskiego. I w tej naszej telewizji mówi się, że to są Pakistańczycy, to są Afgańczycy. Tam widziałem ludzi, którzy mówili, to nie jesteśmy my, to są jacyś obcy ludzie, którzy do nas przychodzą i pod sztandarami Boga, którego wspólnie wyznajemy, robią rzeczy, które są dla nas zupełnie nieakceptowalne. To nie jest prawda, że po raz pierwszy Polaka straciliśmy w zamachu terrorystycznym. Piotr Stańczak bodajże w 2009 roku został ścięty w Pakistanie po porwaniu. Straciliśmy w trakcie trwania naszej ekspedycji na Nanga Parbat 2 lata temu. Było bardzo blisko, żebyśmy stracili naszych wspinaczy. Wtedy zginęło w tym zamachu 10 osób i lokalna społeczność sama znalazła winnych tego wydarzenia. Ja myślę sobie tak, że to pytanie należy też ustawić inaczej. Czy terroryzm zagraża Polsce, ale też innym państwom, także rejonu krajów arabskich. Zagraża, oczywiście, ale przede wszystkim jeszcze musimy sobie pomyśleć i od razu powiedzieć to, że tak jak powiedział Tomek, rozmawiamy o radykalistach muzułmańskich, nie rozmawiamy o całym islamie. Dokonujemy tego rozgraniczenia. Dobrze. Ja bym się tutaj nie ze wszystkim zgodził, co panowie powiedzieli, ponieważ po pierwsze, jeżeli chodzi o fundamentalistów muzułmańskich, mamy już do dyspozycji badania Berlińskiego Ośrodka Badań Społecznych, które mówią, że około 50% muzułmanów w Niemczech, w Holandii można określić jako fundamentalistów na podstawie ich deklaratywnych wyznań. Ale to znowu mówimy o Europie, a nie o 2 miliardach ludzi na świecie. Oczywiście mówimy tak, ale mówimy o zagrożeniu. Żyjemy w Europie, żyjemy w Polsce. Czy takie zamachy jak w Tunezji, jak w Jemenie, gdzie dzisiaj zginęło grubo ponad 100 osób, mogą powtórzyć się w Europie, tutaj u nas, bardzo blisko? Zdecydowanie tak, oczywiście. No, generalnie należy przyjmować taką postawę, że nie pytamy czy, tylko kiedy. Natomiast kwestią jest tego, czy my jesteśmy przygotowani na tego typu sytuację. A jesteśmy? Nie jesteśmy. Jesteśmy. Dopiero my jako państwo raczej wydeptujemy dopiero te ścieżki i rzeczywiście bardzo dużo się w tym kierunku robi, natomiast jako społeczeństwo chyba jeszcze nie. Pamiętajmy, że mamy dużo czasu na wydeptywanie tych ścieżek? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Ciężko odpowiedzieć. Mamy już polskich Polaków, którzy uczestniczą w oddziałach Państwa Islamskiego. Tak. Mamy sympatyków w Polsce, tak? Zgadza się, oczywiście. No, ale mieliśmy też rok 2001, 11 września i ile czasu upłynęło? No, tak, ale to nie jest tak, że się nic nie działo. Działo się, zapewniam, że się działo i rzeczywiście w państwie polskim od tego czasu powstały struktury, które zajmują się szeroko rozumianym terroryzmem i tym, co może spotkać nasze społeczeństwo. Natomiast odpowiedź na to pytanie, czy może się zdarzyć, ewentualnie kiedy, no tego nie wiemy. Pamiętajmy jedną rzecz, że terroryzm to jest jeden wielki teatr. Zazwyczaj zawsze terroryści działają z zaskoczenia. To nie jest terroryzm tego typu, jaki mieliśmy na przykład w przypadku IRA czy hiszpańskiej ETA, która uprzedza na przykład o zamachu, prawda? Islamiści spod znaku czarnego sztandaru, czy wcześniej Al-Kaida, nie uprzedzała. Zawsze to było zaskoczenie. Pamiętajmy, terroryzm to jest jeden wielki teatr. To powiedzmy jeszcze raz, bo kilka razy zadawaliśmy tutaj to pytanie. Czym jest państwo islamskie?
Bo nam nadal gdzieś jest trudno to wszystko zrozumieć. Myślę, że nie mieliśmy wcześniej tego otworu, więc bardzo trudno to wyjaśnić w dwóch słowach, bo to ani nie jest państwo, ani nie jest kalifat tak naprawdę. To jest chyba samozwańcza reprezentacja najbardziej wojującej frakcji islamu. Krzywa pochodna panislamizmu, wahabizmu, takich ruchów, które już miały na celu zjednoczenie wszystkich muzułman pod jednym sztandarem. Natomiast to jest absolutnie radykalna i niedopuszczalna organizacja. A do tego dochodzi jeszcze, że to jest ruch milenarystyczny, tak? Czyli oni wierzą w to, że przybliżają ten apokaliptyczny konflikt. I też pamiętajmy, że dżihad w ich mniemaniu to nie tylko jesteśmy my, Europejczycy, to są także muzułmanie, którzy im się sprzeciwiają. Przede wszystkim mamy też nową jakość. Pamiętajmy, że w tym wydaniu to już kiedyś swego czasu, w czasach pierwszej Al-Kaidy, że tak powiem, terroryści, generalnie można było się nawrócić na islam. Oni tymi swoimi metodami bardzo skrajnymi starali się nawrócić. Prawda, niewiernych. Natomiast od pewnego czasu ludzie o skrajnych poglądach wyznania muzułmańskiego mówią wprost, nas nie interesuje nawracanie na islam. Po prostu niewierni mają zniknąć. I znikają w taki czy inny sposób. W Polsce jest, szanowni państwo, około 25 tysięcy wyznawców Mahometa. Nie widać właściwie islamskiego radykalizmu. Skala problemu na pewno jest inna niż we Francji, Belgii czy Holandii. Czy to znaczy, że państwo islamskie... Powiedzmy jeszcze tylko jedno, bo tak cały czas Francja, Belgia, Holandia, Niemcy. Nie zapominajmy, że muzułmanie mieszkają w Czarnogórze, Bośni, Hercegowinie, w Albanii, w Bułgarii. I jakoś nie ma problemu. W Indonezji, jeśli ktoś ci nie powie, że to jest kraj muzułmański, zgadza się, natomiast pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, powiem. Oczywiście mamy tutaj mniejszość muzułmańską, mamy Tatarów, którzy mają piękną kartę zapisaną w historii Polski. Natomiast oczywiście... Ja myślę o podatnym gruncie w Polsce dla radykalizmu. To się dopiero okaże, czy to jest podatny grunt. Natomiast były próby pozyskania przez islamistów osób z tamtego środowiska. Jakie to były polskich próby? Tatarów. No, osoby, które przyjeżdżały z zachodniej Europy w celu indoktrynacji na przykład młodych osób właśnie wyznania. Tak, chcieli, żeby jechali do Syrii, to jest jesteśmy ta rekrutacja? Na celowniku salafitów z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, organizacje takie z Wielkiej Brytanii, Mission Dawa, czy niemieccy salafici. Jasno mówią, że Polskę obierają za cel misjonowania. I w internecie, jeżeli się bacznie obserwuje, to jednak ten radykalizm gdzieś tam funkcjonuje. A dobrze, czy środowiska w Polsce, które mogłyby się zradykalizować, są w szczególny jakiś sposób kontrolowane z kolei przez służby? No, wczoraj rozmawialiśmy w programie Świat się kręci o pozyskiwaniu metadanych, o podsłuchach, o tym, jak działają służby. Czy one się zajmują też i tym tematem? Do tego są służby powołane, żeby właśnie takimi rzeczami się zajmowały. Ale jednocześnie taka technologia jak sieć Tor wyklucza jakiekolwiek tak naprawdę monitorowanie skuteczne takich działań. I jestem absolutnie przekonany, że terroryzm rozumiany jako e-terroryzm. Sieć Tor to jest internet w internecie. No, zaszyfrowana sieć internetowa, do której nie każdy ma dostęp. Pamiętajmy, to się nie odbywa na forach. No. To, co mówią Izraelczycy, nie można zlikwidować zagrożenia terrorystycznego. Co najwyżej można zminimalizować jego skutki. Izraelczycy chyba znają się na tym najlepiej. Te wydarzenia w Tunezji my postrzegamy także przez pryzmat naszych wakacyjnych wyjazdów. A kraje arabskie, północna Afryka, no to są miejsca, które najczęściej odwiedzamy, jeśli chodzi o ten najpopularniejsze kierunki Egipt, turystyczne. Tunezja. No, turystyka w Egipcie po arabskiej wiośnie upadła praktycznie. No, hotele pracowały z 10% obłożeniem. W Tunezji podejrzewam, że będzie dokładnie tak samo. Ale w Tunezji to po tym upadku odrobiła właśnie prawie w tym roku. Prawie zostały już odrobione straty. Myślę, że teraz to się zmieni niestety. A czy to osłabienie tej gałęzi, jakże istotnej dla tych krajów, gałęzi przemysłu, turystyki właśnie, to też może być jakiś cel terrorystów? Nie sądzę. Czy to jest wypadkowe? Terroryści mają za każdym razem bardzo jasno określony cel polityczny, który mają zamiar osiągnąć danymi działaniami. I nie sądzę, żeby podkopywanie własnej gospodarki było takim działaniem. Ja tutaj się nie zgodzę. Akurat terroryści mogą uderzać w turystykę Tunezji, bo to mamy 15,3% PKB. Tunezji przychodzi z turystyki. Upadłe państwo to jest coś najlepszego dla terrorystów. Tam mogą funkcjonować najlepiej. Ja myślę, że nagrodę Nobla dostanie ktoś, kto wymyśli, jak połączyć nasze takie europocentryczne idee demokracji z jednak islamem, który z założenia jest prawem, jest sądownictwem, jest życiem tych ludzi, a nie tylko religią. Ale Tunezji musimy pomóc, tak? Bo Tunezja wybrała sama drogę świecką. Zdecydowanie. Zamach wiemy, dzisiejszy jest dowodem też na to, że to nie tylko cele turystyczne. Panowie, co może być najlepszym podsumowaniem? Czy państwo islamskie jest realnym zagrożeniem dla Polski? Takie pytanie zadaliśmy naszym widzom. Jakie są odpowiedzi? 88% naszych widzów, którzy wzięli udział w tej sondzie, odpowiedziało tak. Bo musimy być czujni, tak jak panowie powiedzieli. Bądźmy czujni i ufajmy, że na tej krótkiej przestrzeni
tego czasu zdążymy się przygotować do takiego zagrożenia, jeśli miałoby nas Miejmy taką nadzieję. Miejmy taką nadzieję. Dziękuję panowie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.